Dzień dobry legioniści! Wiesz, że następny odcinek tureckiego vloga ze mną Stevie. Stevie, jak forma? Bardzo dobrze. Dobrze. Really good. We are like getting sharper after every training, so guys, don't forget to watch everything. What is your morning routine? Try to wake up, first one, and more important. This, important too. Eat something, if not, I'm not person, then depends the time that I have. I can sit and do nothing, or be ready in 5 minutes. It's not problem for me. Nie no, otwieram oczy, idę do łazienki i tak się lekko podgarnąć i wychodzę z psami na dwór zazwyczaj. I tyle, nie? No, nic innego nie mam tak naprawdę i potem się, nie wiem, ubieram i jadę na trening na przykład. You're an M? I go there. But this... Rozmiar 33. Na paluszki ma. Czyje to? No tego, mojego. Takie mówi, że odcisków wtedy nie ma i że mu się... A masz jakieś poranne rytuały, czy wstajesz tak jak Arek malasz na przykład pije kawę, a ty? Nie mam. Nie mam, po prostu by się obudzić. So yesterday Arek in the gym putting stories in Instagram at 7. But Arek only come to the gym. Only for the, put the photo, for social media. Yeah. I know that. Minutes. I know. You know. Sometimes you do. No. Sometimes yes, but ja nie mam, ale Rafi ma. Mam jogę. Budzi się w nocy i rzuca się na ma typuje. Wstaje o 8 rano i on sobie siedzi na łóżku w dach. Ja, to była hit, bo pierwsza noc to już śmiech. No bo co, jest ciemno, tak? I nie ja wiem o co chodzi. No ma typuje. Chrapie, ma... Normalnie, czy coś mi się śniło, czy coś, tak usiadłem na tym na łóżku. Nie wiedziałem, gdzie jestem, nie? Nie wiedziałem, gdzie iść. Idę do kibla i tak. Puszczamy kitrum i już nie po omacku schodzimy się na boisko. Good morning! On mówi, że jedno, ty jesteś super i to... Tak? Ale on mnie to samo. No, mówi, że... Z Madurzem dobrze się dogadujecie, że to tak zostało, gdyby tak zostało. Kto tak mówił? Tam... Trzech panów tam stoi. Możesz tam kamerą nakierować. Mówi, bracie! Bo dzisiaj jest dużo słońca, także Eli tutaj musi... Poranny trening zaczęliśmy od zebrania na środku boiska, podczas którego sztab przekazał drużynie plan na dzisiejsze zajęcia. Po krótkiej odprawie rozgrzewka z trenerem Stergiosem. Truchtu wokół boiska, ćwiczenia aktywacyjne bez piłki i z piłką. The break is long. Pamy. Hop and accelerate. A po nich trening taktyczny, którego jak wiecie pokazać wam nie możemy, dlatego wbijamy na zajęcia bramkarzy. Kiedyś to z wyskokiem robiłem. Ja się przewrót w przód robiłem i do tyłu i gwiazda później. Dziś nasi golkiperzy budują siłę. Piłki medyczne po 2 i 3 kg. Do tego gumy, powerbandy i jeszcze cięższa kamizelka. Dokładnie 5 kg. Trener to zanim się chyba obudzi, to już tam podnosi ciężary. Ale tylko krata i bicek jest robiony. Ja już białko. Nogi robię na treningu, więc nogi nie muszę. Beauty, how you feel today? Very good. Very good, but today is rain, so... You are not so happy, huh? Not so happy. You like the sun? I know, Portugal, you know? Yes. But okay. But, I'm here with you, so... This is the most important. We have very good friends. We spend a very good time. And we are enjoying it, huh? This guy. He can. He will open his book in Warsaw in 2020. Stay tuned for the next episode. Hey, hey, bye. Co się stało? Kapi, co się zaczęło od was, Rejer? Wiesz co? Teraz Legia prosi o kilka szuk. Powiedz coś. Mogę spróbować. Thank you.
Ja z nim nie walczę, bo on stówę na klatę bierze. Po zakończonej sesji na boisku wyznaczona grupa piłkarzy pod okiem trenerów przygotowania fizycznego odbyła trening na siłowni. Korzystając z obecności Bartosza Bibrowicza, zapytaliśmy go, jak to jest z tą poranną rutyną u sportowców. Wiesz co, tak naprawdę zależy to od zawodnika. Wielu zawodników wstaje rano i idzie prosto na śniadanie i dla nich jest rozpoczęcie dnia od posiłku, ale spotykałem się też z zawodnikami, którzy na przykład wstają rano, wykonują ćwiczenia a la yoga lub swoje ćwiczenia, które powodują profilaktycznie poprawę ich stanu zdrowia. Są zawodnicy tacy, którzy lubią zacząć dzień zimnym prysznicem po to, żeby dodać sobie energii z rana, a są też zawodnicy, którzy lubią wstać, zadzwonić jak na przykład do dzieci na obozie, porozmawiać z nimi, żeby dostać takie, trochę takiej rodzinnej energii. Naprawdę to zależy bardzo, bardzo indywidualnie od zawodnika, jego charakteru i tego, co już doznał w swojej karierze. Pracując z różnymi sportowcami, spotkałem się z tym, że wielu zawodników zaczyna dzień po prostu od kawy. I to musi być dobra, mocna kawa. Myślę, że najlepszym przykładem to jest Arek Malarz, który od razu wstaje z łóżka i zanim otworzy oczy, to ekspres już jest włączony. Przed nami drugi trening. Chłopaki za chwilę przyjadą i odpowiedzą na pytania, które zostawialiście w komentarzach. Co? Tak, Ernesto, bo jest smutny. Nie jest smutny. No, kolegium, kolegi brak. Muszę zostać jego kolegą teraz. Dawaj. Ernest. Kusz. Smile. We go together to Premier League. It's my mom's fault. When I was young, I was broken all the bands. We were playing in the street, so mom started to say, yeah. And I was start to make this to don't broke it. So this is the reason. And now it's too easy to without thinking I'm doing this. Ronaldinho zdecydowany. FC Barcelona najlepszy czas. To widać trochę. Magicznie było, magicznie. Widać podobieństwo? No widać też, że próbujesz chociaż to co. On sam też? Nie, Ronaldinho. With Eli, we have really good contact. We know each other before from Spain. We speak Spanish, and it's more easy to be friends. And we are together in the room, so everything it's easy between us. Of course, me and my family, kids especially. And which one is your favorite? Me, I prefer with cheese. Them with some this spinach and cheese. You have this. They like that too much. Uwielbienie do maczy ze względu na moją kochaną kobietę. Of course. On the streets they are stopping me to ask something always about the Legia. Even the neighbors now they know me. I feel very comfortable. Dużo, ale teraz więcej Węgli też, bo trzeba teraz to. Muszę coś podzielić, bo teraz dużo treningów, trzeba też mieć siły. Dużo węgla, dużo białka, tak ciężko mi powiedzieć. To nie było tak? Zależy też od głodu i jaka jest jednostka treningowa. Jak jest siłownia, to wiadomo, dodatkowe jeszcze białeczko. Swoje, wegańskie. It's not from Legia. I like Alfonso David. From Bayern Munich. Trzeci trening. Ruszamy na popołudniowy trening i od razu zajmujemy się taktyką. Jak wiecie, tego pokazać wam nie możemy i nawet naszej pogodzie zrobiło się z tego powodu przykro, bo do tej pory łaskawa dziś już nam nie odpuściła. Sprawdźmy więc, jak na linii radzą sobie nasi bramkarze. Rzut oka na główny plac, tu wciąż taktyka, a u bramkarzy rzut piłką. Zabrać,
Brawo! Na tym dziś kończymy, a kolejny odcinek naszego vloga już jutro na YouTubie, jak zwykle o stałej porze. Ważne! Zaglądajcie na biletylegia.com, bo ruszyła otwarta sprzedaż biletów na nasz pierwszy mecz w nowym roku na własnym stadionie. A tak poza tym, no to zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i pytania do naszych piłkarzy w komentarzach. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku vloga. Do zobaczenia!